Cześć, witajcie rancherzy. Dzisiaj troszeczkę z innej beki. Zaczynamy sadzić, siać, uprawiać pieczarki, powiedzmy w ten sposób. Dziś krok po kroku, jak ja hoduję własne pieczarki. Na początek zestawy, które przede mną widzicie, to jest podwójny zestaw. Taką jedną paczkę zamawiacie. Ja sobie akurat podwójne zamówiłem, żeby trochę więcej tych pieczarek było. Taki zestaw wystarcza na około 5-6 kg pieczarek domowej, że tak powiem, roboty. Więc tu powinno być spokojnie ponad 10 kg z tych dwóch opakowań. Gdzie to można zamówić? Nie będę reklamował, każdy wie, gdzie się szuka rzeczy na internecie, jaki jest ten największy sklep i tak dalej. Teraz się tak mocno reklamują, że są największym sklepem w Polsce z wszystkim. No to chyba każdy już wie. Dobra. Czyli tak, na początek podłoże, dwa woreczki i dwa woreczki torfu, który idzie jako okrywa. Zaczynamy. Wybaczcie tło tutaj z tyłu, natomiast kręcę w garażu. Na zewnątrz jest dosyć wietrznie i nic, totalnie nic byście nie słyszeli. Próbowałem coś kręcić, ale strasznie wieje, nic nie słychać, więc kręcimy w garażu. A tutaj na parapecie leży mój kolejny projekt, tam są elementy do pastucha, tutaj leży. Więc w najbliższych filmikach też będziemy montować elektrycznego pastucha, ale to później. Dzisiaj pieczareczki. Ja zastosuję skrzynkę plastikową. Oczywiście według producenta tego podłoża można zastosować jakiś karton albo jakąś skrzynkę, kuwetę. Akurat mam na podorędziu taki plastikowy pojemnik, więc w nim zaczniemy uprawę. Na początek ląduje podłoże w nim. O, i już mam pierwszy problem. Myślałem, że wystarczy pojemnika na dwa podłoża, ale z tego co widzę, chyba zrobimy tylko w jednym. A drugi zamontuję zaraz nową skrzyneczkę, bo to podłoże dosyć fajnie wypełniło. Podłoże powinno mieć około 10-15 cm, więc tutaj już spokojnie drugiego nie będę wrzucał, bo to będzie za dużo. Lekko sobie tak tylko przygładzę, żeby było w miarę równiutko. To jest podłoże, w którym zaszczepiona już jest ta grzybnia do pieczarek. Teraz przysypujemy to tym drugim woreczkiem, w którym znajduje się torf i ta grubość tej okrywy powinna być tak między 3 a 5 cm. No dobrze, czas na okrywę torfową. Jak widzicie, jest to dosyć proste, bo wszystko dostajecie w zestawie. Tak naprawdę jedyne co, to musicie poświęcić troszkę czasu i chęci, a reszta już jest dostarczona wam gotowa. Torf należy rozdrobnić, tak żeby była to warstwa od 3 do 5 cm. No trochę się ubrudzimy przy tej robocie dzisiaj, ale nic nie szkodzi. Człowiek się trochę ubrudzi, to potem bardziej doceni efekty pracy. Staram się rozłożyć równomiernie tą warstwę torfu, tak żeby całe podłoże, które tutaj jest zaszczepione grzybnią, żeby było przykryte. Torf jest dosyć mocno wilgotny i tak naprawdę chodzi o to, żeby właśnie tą wilgotność utrzymać cały czas. Nie możemy pozwolić, żeby torf wysechł. Więc przykliniemy go za chwileczkę gazetami. No, tak to mniej więcej wygląda. Trochę nabrudziliśmy tutaj, ale to posprzątamy za chwilę. Tak to mniej więcej wygląda na ten moment. Czas teraz przykryć ten torf jakimiś gazetkami. Dobra, kochani, słuchajcie. Śmieszna sytuacja. Żyjemy w czasach, kiedy o gazetę w domu coraz ciężej. Natomiast kartki do komputera, do drukarki znalazłem bez problemu. Więc przykryję całość kartkami. Zaraz to jeszcze podlejemy. Pamiętajcie, że okrywa musi być wilgotna. Musi być po prostu. Więc jeśli nie jest, to podlewacie, jeśli jest wilgotna, to nie podlewamy. Z tego co tutaj czytam, producent zaleca od 1,4 do 1,8 litra wody na tą powierzchnię, czyli na jedną porcję jakby tej grzybni.
No i tego się będziemy trzymać. Tak przygotowane, przygotowaną grzybnię podlewacie codziennie. Codziennie podlewacie, raz lub dwa razy dziennie, w zależności od tego, jak to będzie wysychało. Okej, okay. Zrosimy to wszystko. Grzybnia jest mokra, ale na początek zroszę ją. Później będziecie kontrolować, jak to wygląda, nie? Czy trzeba, czy nie. Natomiast w tym momencie, o, i mi się sprzęt zaciął, kurde. Dobra, działa. Prosimy te kartki papieru, żeby wilgoć lepiej trzymały. Już wiem, o co chodzi. Jak w poziomie to psikadełko przestawiam, to już się zaczyna pierniczyć. Dobra, tak to wygląda. Trzymam kciuki za wasze udane grzybnie i dajcie znać w komentarzach, czy spróbowaliście to, czy nie. Ja wam mogę podpowiedzieć tylko, że koszt takiego jednego opakowania, czyli tych dwóch worków podłoża i grzybni, to jest około 25 zł. Na znanym portalu, plus przesyłka, więc wydaje mi się, że gra warta świeczki. Spróbujcie u siebie, polecam gorąco. Po upływie około 10 dni zaczną się pojawiać na powierzchni takie grzybnie, ale jak to będzie, to na pewno wam na kanale pokażę i będziecie wiedzieć, co dalej robić. Ja z mojej strony gorąco zachęcam, bo naprawdę fajna sprawa, fajna zabawa z dzieciakami, coś takiego sobie zrobić, a efekty naprawdę was mogą bardzo pozytywnie zaskoczyć. Tych pieczarek jest naprawdę duża ilość i czas, jaki poświęcicie na stworzenie tego, jest niewspółmiernie mały do efektów, jakie otrzymacie. Więc gorąco polecam. Dzięki za oglądanie dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Patrzcie, co jeszcze mi się udało nabyć u tego samego producenta. Grzybnia kurki, czyli ten pieprznik jadalny, oraz grzybnia borowik szlachetny. Nie wiem, czy uda mi się to zaszczepić u mnie tam w tym niedużym lasku przy domu, ale spróbuję. I na pewno przekonacie się, jak to będzie wyglądało. Także to jeszcze przed nami do zrobienia. Dzięki, hej.